po wszczęciu tej kontroli stwierdzimy, czy było uprawnienie do nabycia tej nieruchomości, czy informacja o zbyciu tej nieruchomości była podejmowana pod naciskiem, czy też nie, czy były te przesunięcia kadrowe. Po to wysłałam kontrolę, żeby to wszystko ustalić i do czasu zakończenia tej kontroli ta nieruchomość miała być w naszej dyspozycji właśnie po to, by nie trzeba było potem zawiadomić prokuraturę o przekroczeniu uprawnień. No niestety tak się nie stało. Widać, chciwość jest ważniejsza niż interesy Skarbu Państwa. Chciwość niektórych osób reprezentujących obóz poprzedniej ekipy rządowej nie ma granic i jest po prostu nieprzyzwoita, bo tu wystarczyło po prostu poczekać na zakończenie kontroli. My tę kontrolę zaczęliśmy od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, teraz ona odbywa się w Regionalnej Dyrekcji Licze. Też poprosiłam o przyspieszenie tej kontroli, żebym jak najszybciej dostała informacje konkretne na biurku.